Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wczoraj na kanale pojawił się odcinek z Ultimate Team, więc dzisiaj czas na coś przyjemnego, czyli na karierę. Weźcie sobie coś dobrego do jedzenia albo do picia, życzę wam smacznego i lecimy z kolejnym odcinkiem z serii, którą naprawdę lubicie. Na samym początku dla wszystkich, którzy przespali poprzedni odcinek. Tak wygląda aktualnie sytuacja moja w tabeli. West Ham na miejscu numer 2, 51 punktów. Tutaj mamy sporą przewagę nad Arsenalem i Aston. Nad Chelsea to już w ogóle. United na miejscu 6. No i teraz gramy z miejscem 18. I to jest chyba spotkanie u siebie. Także myślę, że można przesymulować. Jeśli chodzi o overall u mnie w składzie na tle moich kolegów z zespołu, tak to wygląda, więc ja oraz Kim Min mamy po 87, wyróżniamy się zdecydowanie. Damy przejść do wyniku, no i zobaczmy. Deszczowa pogoda, 3-0 i po bramkach tak, jedna moja, druga Alvareza i jeszcze Paketa dorzucił, więc symulacja idealna, bo wygrywamy. I najważniejsze, żebyśmy wygrali teraz kolejne spotkanie. Dlaczego? Ano dlatego, że teraz czas na finał. Mój pierwszy finał pucharowy. I to jest finał Carbonara Cup. Więc gramy ze Spurs na Wembley Stadium. Oby się udało. A i muszę w ogóle zmienić sobie tutaj jeszcze ćwiczenia na te trudniejsze. I wtedy jak będę je symulował, to też będę więcej trochę dostawał punktów. Zobaczcie też najlepszych strzelców Carabao Cup. Ja mam tutaj 4 bramki, więc jeśli udałoby mi się strzelić bramkę, to będę najlepszym strzelcem już samodzielnie. No wiadomo, że tutaj panowie z tych miejsc 2-3 już się nie poprawią. Zobaczmy, gdzie jest ktoś ze Spurs. Nie widać tutaj nikogo. Madison, 2 bramki, także dość nisko, dopiero na 18 miejscu z tego co widzę. A propos wielkiego finału, ciekaw jestem jednej rzeczy, o której mi pisaliście, czyli podobno jeśli nic nie nacisnę w tym momencie, to wczytają się też składy i nie będę musiał sprawdzać później w ocenach. Zobaczmy, na razie mamy tutaj ujęcia na szatni, oczywiście tego typu inne rzeczy, nie będę nic ruszał i jestem ciekaw, jak to wyjdzie, w którym momencie te składy się pojawią, może są rzeczywiście, przytrzymaj, żeby zwiększyć, no nie, nie będę tego ruszał i zobaczymy, co się wydarzy. Zwiększony cel, uzyskać ocenę meczową 8,5, oddaj celny strzał 3 razy, uniknij przegranej, no to byłoby fajne, pierwsze trafiają do gabloty. No i co? Nie ma, widzicie? Nie ma składów, składy się nie wczytują. Nie ma ich w żadnym momencie niestety, może na PS4 są, a tutaj na PS5 nie ma, nie wiem o co chodzi. Oj, Kulusewski się napędza tutaj już na początku spotkania, 10 minuta. Kamawingi to się boję najbardziej, gościu z taką oceną może naprawdę robić tutaj robotę. Dobrze, panowie w obronie, ej, ale bez takich nie traćcie w taki sposób piłki, proszę was. Wyjdźmy z tym, no nie chcę im tutaj przeszkadzać na razie, ale czekam na kontrę. Łoch, widzicie? Pierwsza akcja i od razu strzał celny. Może spróbujmy tak. Aaaa, próbuję grać do Pakety, bo jak on jest czasem ustawiony wyżej niż ja, to fajnie to można wykorzystywać, ale to będzie meczycho. Coś czuję, że to naprawdę będzie intensywne bardzo spotkanie. Na spokojnie, tutaj zespołowo trzeba grać. Lewa noga, pierwszy strzał! Warto było inwestować w dobre strzały i w obunożność. Pierwszy strzał w finale Carbonara Cup na bramkę Tottenhamu i zobaczcie. Wysunięcie, cyk, lewa noga, ale poszła torpeda przy słupku. Oje, właśnie Kamavinga wspomniany wcześniej, blokujcie go proszę, dziękuję Alvarez. Później po linii sobie poradzę. Nie no, Smalling, co ty gościu. Nie wiem czy zdążę wbiec przed niego, spróbuję oczywiście. Do pustej, do pustej wystawiałem ładnie. Patrz, jakie ładne akcje tutaj dwójkowe wychodzą. Jakbyś jeszcze Łukasz mi... Łukasz, podaj! No, jest! Dobrze mi podał, bardzo mało miejsca było, ale od razu decyzja o strzale. Mogła być decyzją słuszną, a teraz spróbujmy zagrać to na krótko. Ja przedłużę przed pole karne. W mojej głowie to wyglądało lepiej. Lewa noga, po raz kolejny! Ej, co jest?
odblokowałem jakieś torpedy, a nie strzały. Lewa noga po raz drugi. Fajnie, bo udało się zagrać z moimi zawodnikami tak niesamolubnie, tylko cały czas ich szukam, wymieniamy podania i zobaczcie, jak można wykończyć akcję. Jeszcze raz chciałbym sobie sprawdzić. Podanie, wyjście na pozycję, odegranie, przyjęcie, od razu lewa noga z 19 metra, ale to jest według mnie błąd bramkarza. Czasem wpadają takie właśnie bramki, gdzie ten bramkarz się powinien zachować zdecydowanie lepiej i to po prostu wybić gdzieś na bok. Najważniejsze, żeby teraz w drugiej połowie wytrzymać, grać swoje, grać tutaj z chłopakami klepką cały czas. Może strzelisz jedną bramkę, zobaczmy, ale się zaczęło. No tak lewa noga, tak lata, to niech leci. Aj, chyba już za dużo, poniosło mnie. W ogóle z tego wszystkiego zapomniałem wam tego składu pokazać na początku, przepraszam. Davidson, Madison, tutaj właśnie Kamavinga 87, Goretzka w środku. Zobaczcie na środek obrony, Smalling oraz Pavard. A jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, tak to wygląda, na przykład ta psowa tam jest na głębokiej rezerwie. Patrzcie, co z Kudusem sobie tutaj gramy. Kudus, jest tam paketa, a weź to sam kończ. Tak, ej, nie wpadłaby chyba, ale ten bramkarz teraz skasztanił ten mecz. Wydaje mi się, że to by nie wpadło, tylko poleciałby albo na słupek, albo poza słupek. A on to wbił sobie do bramki, no super, czyli Tottenham podtrzymuje tradycję, jeśli chodzi o zdobywanie trofeów, nawet w karierze. Nie no, co tu się dzieje, ej. 4-0 z Tottenhamem w finale? Tu się jakiś potwór tworzy z tego West Hamu. Widzowie, no stworzyliśmy potwora normalnie, to my zaraz tą ligę rozjedziemy, tylko jeszcze City trzeba jakoś ogarnąć. 91. minuta spotkania, już za chwilę będzie ostatni gwizdek sędziego. I to będzie pierwszy puchar, jaki zdobędziemy w West Hamie. I naprawdę nie spodziewałem się, że ta kariera w West Hamie to będzie tak dobry wybór. Tu jeszcze może być bramka na 4-1, a jednak nie, dawać z przewrotki albo zełba na koniec i zobaczmy celebrację. Ha, 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 tak jest. Ale się ekipa stworzyła, naprawdę. Trochę wzmocnienia tutaj zrobić i może nie będziemy walczyli o Ligę Mistrzów, ale o wyjście z grupy myślę, że będzie można. No niestety jeszcze na miano kapitana nie zasłużyłem, ale tutaj Emerson będzie wznosił puchar. Dajcie znać, czy według was wygranie Carabao Cup dla West Hamu to byłoby duże osiągnięcie. Wiem, że ten puchar to był taki puchar, na którym mniej mi zależało, ale jednak do gabloty wstawione, nie? Ale jest piękne potwierdzenie. Wygrana, gratulacje, West Ham 4-0. Spurs, zobaczmy, czy tu jeszcze w powiadomieniach jakieś fajne zdjęcie się pojawi. Co to się odpaliło? Zobaczcie w ogóle nominacje do tytułu zawodnika miesiąca. Łukasz Wrzutkę, chłopie. On pewnie dużo asyst ma, no ale ja strzelam cały czas. Nie chcą mnie docenić. Hat-tricki zdobywam, a tu nic. Mieliśmy przedtem 1-4, a teraz mamy 1-7. Nowe kluby zaczęły się mną interesować. No i to są te kluby, które już były. Crystal Palace, nie dziękuję. Marsylia, czyli mamy Ligue 1, nie dziękuję. Nie no, chyba... Co tu się wydarzyło? A jeśli chodzi o FA Cup, mamy tutaj rundę piątą. Gramy z Aston u siebie. No i spróbujmy nie zagrać, tylko przejdźmy do wyniku. Trochę zmęczeni jesteśmy po poprzednim finale. Ale fajnie byłoby dostać się do kolejnej rundy. Wygrywamy 3-1, ja strzelam bramkę oraz Kudus dokłada dwie. Griezmann nie trafia z rzutu karnego, to chyba oznacza rzut karny. I to miałem zaraz na początku meczu. Więc meldujemy się w kolejnej rundzie również w FA Cup. A teraz kolejne spotkanie trzeba rozegrać, bo to jest mecz, który gramy z Liverpoolem. Liverpool na miejscu 6 obecnie, 10 punktów straty mają do nas i jedno spotkanie rozegrane więcej. Jeden mecz więcej ma też Arsenal od nas i nadal mamy 3 punkty przewagi. No żeby się utrzymać w top 4, to jeszcze kilka takich spotkań trzeba nie zagrać, ale czas, tak jak wam mówiłem, na dzień meczowy. No zobaczmy, może teraz się wczytają te składy. Poczekam po raz kolejny. Nie, mordy, nie wiem, czy ja mam coś wyłączone, czy co, ale u mnie to się nie pojawia, więc będę wam tutaj pokazywał ocenę. Osimhen 90 na ataku, to martwi mnie najbardziej, to już zresztą widzieliście. Van Dijk na środku obrony.
Cardozo 80, Davis na lewej stronie, więc bardziej prawą stroną będę musiał atakować, bo tam będzie się troszkę łatwiej przedrzeć. Ostatnie spotkanie z Liverpoolem było dość szalone. Osimhen, pierwsza próba. To było chyba 4-3 z moim hat-trickiem. To był mój pierwszy hat-trick, jaki strzeliłem w Premier League. Ohohohoho, tego się obawiałem. Osimhen, ale po krótkim załadował. No i póki co Liverpool prowadzi z nami. Ale chyba ostatnio też tak było, nie? Tak mi się wydaje, że przegrywaliśmy i udało się to wyciągnąć. Póki co to bliżej do tego, żeby tutaj ktoś strzelił bramkę, to jest Liverpool, żeby strzelić na 2-0. Zdecydowanie lepsi tutaj niż w poprzednim meczu. Ładne podanie dałem? Pewnie, że ładne, tylko co z tego, kto jest właśnie... Obrona tak dobrze ustawiona, że nie ma co zrobić. Spróbujmy tego Van Dijk'a trochę wymanewrować, lewa noga. Alisson broni, czy śmiało można schodzić na lewą nogę? Widzicie? Jeszcze żółta kartka dla Thiago. Na przykład tak, żeby strzelić... Ej, ta lewa noga jest fenomenalna! Ja może powinienem być lewonożny w prawdziwości! Ale przypieprzył. Ha, 21 bramek w 26 meczach. W moim pierwszym sezonie w Premier League. Nie jest źle. O, ale teraz ładnie, Kudus. Kombinacyjna akcja. Dobra, ja tutaj spróbuję poczekać przed polem karnym. Może coś spadnie. O, jakbyś mi to zgrał teraz, mordo, dawaj, dawaj. Próbujemy, long shot! Ale w łeb ktoś zaliczył. A jeszcze będzie rzut wolny, o proszę. Wiecie co? Jak Roberto Carlos. Patrzcie na to. Siedzi, widły. Muszę nad tym popracować. Przepraszam. Dobra, może teraz lewa noga? Chyba to była, nie wiem, czy to poprzeczka, czy słupek. Ale niewiele brakuje. Jeszcze nie koniec. Łukasz. Z Kudusem. Dobra, rozgrywajcie sobie, nie przeszkadzam. A jednak powinienem. Oj, nie podoba mi się to. Tym razem słupek, ale u przeciwników. Osimhen. Dobra, wygram główkę? Ciężko będzie, ale się udało. Możliwe, że to jest ostatnia akcja w tym meczu, więc ja tutaj wracam też pod pole karne, żeby pomóc. Osimhen i będzie rzut rożny jeszcze. Dobra, mam Salaha do krycia, przynajmniej nie jest źle. Nie, nie, Salah mi główkę tu wygrywa. Co jest? To już będzie ostatni gwizdek sędziego w tym meczu. Mamy remis 1-1 z Liverpoolem. To jest według mnie dobry wynik. Szkoda tego słupka, no ale z drugiej strony oni też mieli słupek, więc myślę, że ten remis jak najbardziej sprawiedliwy. Arsenal wygrywa 3-1, United wygrywa 2-0 z Chelsea i my chyba teraz gramy w ogóle następny mecz z Arsenalem. Tylko zobaczmy na tabelę. Arsenal 54 punkty, u nas 55. No to ważne spotkanie jest. Plus jest taki, że przed meczem z Arsenalem mogę się wzmocnić, bo otrzymałem tutaj następne rzeczy, które mogę sobie wrzucić. Wykańczanie i woleje. Wykończenie damy sobie tutaj i strzały z daleka i siła strzału. Też sobie dorzucimy. Mamy w tym momencie 99 siły strzału i 96 longshotów. Wykończenie 99. Co to jeszcze mogę poprawić? Woleje, ale to jest raczej bez sensu same woleje się pchać. Celność główek, to też nie ma sensu. Rzuty karne, to można byłoby poprawić rzeczywiście. I przejść później do rzutów wolnych i rzutów karnych. To jest fajne. I to, więc karne, karne, rzuty wolne i karne. I wtedy przejdziemy chyba do podań i do fizyczności. Zobaczmy od razu na skład Arsenalu, jak to wszystko wygląda. Kto jest u nich? No Saka z 90, myślę, że i Martin Ødegaard, to jest dwóch gości,
których trzeba się obawiać, no i będę musiał grać na Mendiego. Kiwior ma 79 overall w tym momencie, gdybyście chcieli wiedzieć. Spróbujmy wjechać, strzelić, ale to wykończenie teraz czuć. Nie dość, że tempo bardzo dobre, wykończenie fenomenalne, no bo wymaksowane praktycznie. No to mamy bramkę na 1-0. Wystarczy się urwać dobrze obrońcy i jak widzicie, znaleźć trochę miejsca i zdecydowanie już to ułatwia sprawę. Paketa na 2-0. Piękna sprawa. Nie wiem od czego to zależy. Przed chwilą z Liverpoolem był przemega ciężki mecz. Wcześniej z Tottenhamem było łatwo, jak widzieliście. I tutaj z Arsenalem prowadzimy 2-0 i to jest dopiero początek meczu. Oj, Gabriel Jesus chciał odpowiedzieć, Areola jednak na posterunku. Dobra, mam gościa do krycia tutaj. Może tym razem główkę wygram? Dawaj, tak, w końcu dobra gra w obronie przy rożnym. Coś się zaczyna budzić ten Arsenal. Może trochę za późno, ale dla mnie to i lepsze, że to jest za późno. Teraz mogła być kolejna bramka. Dobra, tym razem Saka do krycia. No właśnie, patrzcie. Schlotterbeck strzela na 2 do 1. Czyli taki słaby początek mieli tylko. A to już to wygląda zdecydowanie lepiej. No nie mówcie, że znów jakaś kontuzja. Mówiliście ostatnio, żebym wtedy prosił o zmianę. Także poprośmy o zmianę. Znów coś się wydarzyło w tym momencie. I to znów nie wyglądało groźnie. Tak, cały czas mam tutaj ten znaczek nad sobą. To jest końcówka pierwszej połowy. No i zobaczmy teraz, co się wydarzy. Zobaczmy, co się wydarzy po meczu. No muszę zejść, niestety. Mamy zmianę. Też nie chcę przeciągać właśnie grania z kontuzją, żeby to później nie było tak poważne. Oby nie było. Symuluj pozostałą część meczu. Zobaczmy, jakim wynikiem zakończył się. 4 do 1, więc chłopaki poradzili sobie fenomenalnie w drugiej części spotkania. Ale zobaczmy teraz to, co najważniejsze. Czy znów będę miał zepsuty sezon? Oby nie. Jest dobrze, czyli udało się uniknąć kontuzji. Może właśnie dzięki temu, że szybko zszedłem z boiska. A kolejny nasz mecz to mecz wyjazdowy pucharowy. Przejdziemy sobie do wyniku też tutaj. Wiem, że to FA Cup, ale na razie próbujemy jeszcze to symulować. Po dogrywce wygrana 3 do 2. Czy strzeliłem bramkę? Nie, ale Kudus jest niesamowity. Gość strzela cały czas. Udało się wbić rangę 6 i dzięki temu mogę wybrać sobie kolejną umiejętność, jaką będę posiadał. I tak, no czy trickster mi się przyda? Raczej nie. Specjalista od podcinek, mamy tutaj jeszcze piłkarski dryk, odznacza się lepszą celnością przy wymyślnych podaniach i strzałach. Podania górą, prostopadłe podania są celniejsze. Chyba na razie wezmę to, no bo tutaj mi się specjalista od podcinek nie przyda. Czy trickster mi się przyda? Też nie. Już bym wolał jednak sobie pójść tutaj w tym kierunku fioletowym, czyli trochę muszę tak, iść w indywidualistę i w wirtuoza, bo wtedy przydałoby mi się premia do sprintu i to byłoby spoko. Następny mecz ligowy to spotkanie z Crystal Palace. Gramy na wyjeździe, przejdźmy sobie do wyniku i zobaczmy, jak to się zakończy. 2 do 1. Te symulacje oddają, ale to jest właśnie forma. Forma zespołu budowana konsekwentnie daje dobre wyniki w symulacjach i to widać. Ławka, tak, no bo byłem na reprezentacji. Oczywiście zawsze jak wracacie z reprezentacji, to wasz menadżer nie jest zadowolony. Klasyka tutaj. Pozostało nam równo 10 kolejek do końca. Na razie 4 punkty straty tylko do Manchesteru City. Arsenalowi już udało się troszkę odskoczyć. Kurczę, 10 kolejek, 4 punkty. Ciekawe by to było. I następne spotkanie gramy z Newcastle, więc no ja spróbuję. Spróbuję. O, 88 overall. Nawet nie zauważyłem, że mi wskoczyło. Wygrywamy 3-2. Hit. Paketa, 2 bramki. Kudus, 1. Czy jest szansa powalczyć z City? No bardzo ciężko będzie. To będzie bardzo ciężkie. Musiałbym wygrywać praktycznie wszystko do końca. Teraz mamy... O! Zawodnik miesiąca, Osimhen chyba to był. Z tego co widziałem.
Ze Spurs ostatnio poszło nam naprawdę świetnie. Czy pójdzie nam równie dobrze, biorąc pod uwagę symulację? Trochę podmęczony zespół, remisujemy 2-2, skończyło się jednak. Benrahma strzela, ja również, David nam dokłada później jedną bramkę. No wydaje mi się, że na dłuższą metę to byłoby naprawdę bardzo ciężkie rywalizować z Manchesterem City. Oni pewnie będą kasować mecz za meczem. 71-65, zobaczcie, już taka jest różnica. 6 punktów. No ale z Aston w sumie, póki co, wiecie co mordy, póki co możemy sobie to symulować, bo moim celem tutaj przede wszystkim będzie utrzymanie się w top 4 i załatwienie nam Ligi Mistrzów. Udało się już wygrać puchar, więc też musimy odpowiednio tutaj mierzyć swoje siły. Być może fajnie by to wyglądało na papierze, że powalczymy z Manchesterem City, ale to chyba by musiał grać każdy mecz od dechy do dechy i tak się skupiać na full, żeby wygrywać te spotkania. A myślę, że tutaj jak będzie pierwsze top 4 zrobione, lider asyst, kudus. Jak będzie top 4, to i tak dla nas to będzie dużym sukcesem. Zobaczmy jeszcze raz na spokojnie na tabelę teraz, jak to wygląda. W tabeli mamy tych, no naprawdę sporą przewagę mamy, więc tutaj spokojnie mogę sobie symulować. Manchester, przepraszam, co ja mówię, gramy teraz z Chelsea. Benrahma strzela i Souček dokłada jedną bramkę. Tak patrzę teraz tutaj, czy widać wyniki Manchesteru City, ale na razie póki co nie. I zobaczcie na to. Półfinał FA Cup. Ale będzie meczycho. Już wiem, że będzie padał deszcz, więc wchodzimy do meczu i rozegrajmy ten półfinał przeciwko Manchesterowi City. W lidze nie możemy im raczej zagrozić. Ale tutaj jest czas i miejsce na to, żeby pokazać, że potrafimy. Zobaczmy od razu na ocenę, na skład, jak to wszystko się prezentuje. Pedri już ma 91, Haaland 94. O rany, przecież oni nas mogą zmasakrować w tym momencie. Diaz 90, już macie 3 gości 90, no Ederson 89. Tchouameni, Nico Williams na ławce, jeszcze Gvardiol, Timo Werner, Rodrigo 91. Wow. Ale rozgrywają, ale to ładnie chodzi. Doku, zejście na lewą stronę. Po długim i byłby gol. Na razie to bym powiedział, że najlepszy na boisku jest Doku. Niesamowicie gościu drybluje, tutaj widzę piętkami, Haaland próbował grać. Dobrze, że to się skończyło tak jak granie piętkami w B-klasie. Patrzcie, mało miejsca, ale cieszą mnie takie sytuacje. Naprawdę lubię, tak jak jest niedużo miejsca, obrócić się, uderzyć. No nie, no taki farwocel po długim. To była naprawdę dobra gra, Kovacic strzelcem bramki. Ale no muszę przyznać, że w tym momencie my graliśmy naprawdę dobrze. Widzieliście, te akcje się napędzały. No dobra, to jest tylko 1-0, spokojnie, to można odrobić. Może w ten sposób. Ederson, ale chyba trochę wyrzuciłem się za bardzo poza światło bramki tym przyjęciem, tak mi się wydaje. Spróbujmy to zgrać jeszcze, nie wiem czy nie będzie spalonego. Nie będzie spalonego. No, 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 no. Ederson, weź przestań. Patrzcie na to, jak to było dobrze rozegrane, jak to było dobrze rozegrane. I tutaj w tym momencie właśnie moje strzały z dystansu techniczne się sprawdziły, plus ta siła strzału. Widzicie, nawet strzał techniczny leci dość mocno i Ederson bez szans. Tutaj poprosiłem o klepkę, przyjęcie kierunkowe, 0,26% szansy na bramkę. Super. Ale ładnie się urwałem w tym momencie. To musi być ta sytuacja. Czekałem na tą jedną, jedyną kontrę cały czas. 74 minuta, 2-1 prowadzimy z Manchesterem City. A pamiętacie, jak ostatnio nas w lidze skasowali? Totalnie byliśmy bez podjazdu.
Do pustej mordo. Jazda z City. 3-1, 89. Kudus, czyli dwie bramki i asysta. Co za mecz. Drodzy widzowie, mamy to. Przepiękny to był mecz. Naprawdę jedno z lepszych spotkań tak taktycznie też. I poukładana cała obrona była. Ja też niepotrzebnie nie prosiłem nigdy o podania. Staram się teraz to... jaka fota. Dużo lepiej wyważać wszystko i daje to efekty. W finale FA Cup zagramy z Arsenalem, chyba z tego co widzę. Zawodnik meczu, no oczywiście nie mogło być inaczej. Tak, gramy z Arsenalem, czyli derby Londynu w finale FA Cup. No ja ogólnie myślę, że ligę w tym momencie będzie można sobie symulować. Patrzeć tylko na to, żeby nie wypaść z tego top 4. City z Arsenalem zremisowało. Żeby nie wypaść z top 4, to najważniejsze. No i skupić się na finale FA Cup, bo jeśli udałoby się wygrać dwa puchary w jednym sezonie i zakończyć sezon też w top 4, to byłby zajebisty rok dla West Hamu przecież. A teraz mamy mecz z Fulham, też możemy sobie przejść od razu do wyniku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 3-0, strzelam jedną bramkę, dwie bramki Paketa i zobaczmy, jak tutaj nasza sytuacja w tabeli się prezentuje, żebym też to obserwował co jakiś czas. Spokojnie, nad Manchester United mamy dużo przewagi. To jest ogólnie kolejka numer 35, więc oprócz tego zostały nam 3 mecze jeszcze. Nie wiem, kiedy będzie 0-0 z Southampton, tak? Chyba tak. Nie wiem, kiedy będzie finał FA Cup, ale zaraz się dowiemy, zaraz zobaczymy w kalendarzu, jak to wszystko wygląda. Na razie mecz wyjazdowy, czyli te dwa spotkania. Okej, czyli ligowo. Tutaj już najpierw będziemy musieli skończyć sezon ligowy i dopiero wtedy zagramy sobie FA Cup. Finał. Myślę, że w dzisiejszym odcinku fajnie byłoby jeszcze zakończyć ten materiał właśnie finałem. Arsenal przegrywa, co ciekawe. Skipnąłem do ostatniej kolejki i mamy tutaj mecz z Leicester. Zobaczmy, 3-0 Paketa, dwie bramki znów i ja jedna. Paketa serio dużo strzela. Zobaczmy na tabelę na sam koniec. Jak ona się prezentuje, jeśli chodzi o Premier League oczywiście, bo też jestem ciekaw, kto by spadł. A nie, tutaj nie widać. Tutaj widać na razie póki co finał z Arsenalem. Dobra, teraz można trochę sobie poinwestować w karne, tak jak wam mówiłem przedtem. Tutaj dajemy tak. Ceny rzutów karnych i wolnych. Wolne 83, teraz będę miał 87. Jeszcze 2 punkty i będzie ponad 90. A rzuty karne też. Widzowie, patrzcie, co się wydarzyło. Ogłoszono najlepszą drużynę rozgrywek. I patrzcie, kto się dostał. Czemu mnie tutaj nie ma? Mr. Longshot, West Ham. Oprócz tego jest Griezmann, Saka, Nunes, Sołczek, Benrama, Hartman, Kim też właśnie z West Hamu, Torres, Aston, Mendy z Arsenalu i Ederson. Czyli dostałem Totsa. Tots Premier League, a Juventus wygrywa w finale UEFA Europa League. Co ciekawe. No dobra, zróbmy to, sięgnijmy po raz drugi po puchar w dzisiejszym odcinku. Na koniec tego materiału zagramy sobie spotkanie oczywiście z Arsenalem. X skład już widzieliście w dzisiejszym materiale, więc myślę, że spokojnie, nie muszę wam go pokazywać po raz kolejny. Myślałem, że taka mgła jest. Aczkolwiek jakoś patrzcie. Patrzcie, jak świeci światło. Zobaczcie na mojego zawodnika. Tu świeci, a tam nie. Uj, dobry pierwszy strzał. To trzeba przyznać, że postraszyli. 15 minuta, ale ten cień mnie denerwuje. Strasznie źle się gra. Oj, Martinelli z główki. Cisnął Arsenal i wycisnął. No to trzeba przyznać, że póki co zdecydowanie lepsi od nas w tym spotkaniu. No nie wygląda to dobrze póki co po pierwszej połowie. Praktycznie zero dobrych akcji po naszej stronie. Może coś się zmieni teraz. Spróbuję schodzić głębiej i znowu ich rozruszać. Może to zadziała. Oby nie. Oby to się nie zakończyło bramką. Nie wierzę w to. 2-0. Coś mi się wydaje, że finał FA Cup niestety nie jest dla nas. A może nie finał, powinien powiedzieć tylko puchar, przepraszam. Wiecie, o co mi chodziło. Bez kontuzji? Bez, dobra. Dajcie jakiś ofensywny albo coś. No panowie, ruszcie do pressingu, proszę was. Jest problem w ogóle, żeby piłkę odzyskać. Arsenal się tak dobrze utrzymuje przy piłce w tym meczu, że ja już nie mam pół kondycji, a biegam cały czas i próbuję odebrać piłkę. A, jeszcze lepiej. Zmiana, Toney wchodzi za mnie. No to świetnie.
symuluj pozostałą część meczu, a tu cyk 2-2. Nie, 2-0, tak się zakończyło. Szkoda. Ale najważniejsze jest to, że w tym roku udało się wygrać Carabao Cup. Byliśmy w finale FA Cup i już zostało zrobione top 4, jeśli chodzi o ligę. Z takich rzeczy ciekawych, Manchester City wygrywa Ligę Mistrzów. W klubie Paqueta najlepszy zawodnik minionego miesiąca. No on dużo asyst, dużo zawodnik miesiąca, dużo asyst, dużo też bramek strzelał. Reprezentacja. Związek Piłkarski Kraju Polska ogłosił skład na puchar reprezentacji mężczyzn. Ej mordy, w końcu mamy puchar? Jadę czy nie? Jadę. Widzowie, z tego co widzę, to są mistrzostwa świata, więc jedziemy na mistrzostwa. Moja grupa to Argentyna, Anglia, Polska oraz Ukraina. W kolejnym odcinku pokażę wam pozostałe grupy i jak to wszystko wygląda. Ale się cieszę, no coś innego, coś na co czekałem. 2026 rok. Zobaczcie jeszcze tutaj na sezon, na kalendarz. Tak, 2026, dobrze mówiłem. Czerwiec. Czyli widzowie, kończymy dzisiejszy odcinek z overallem 88, z rzeczami, które zrobiliśmy w lidze angielskiej, które widzieliście. I teraz czas w następnym materiale zająć się tematem Mistrzostw Świata i pierwszy mecz to będzie spotkanie z Argentyną. Więc trzymajcie kciuki, widzimy się w czwartek właśnie z odcinka z tej serii. Do następnego mordy, trzymajcie się i piona!